Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a.k.a. Michał, a was chciałbym zaprosić na czwartą i zarazem ostatnią sesję z Zagrajmy w Rayman 2 Wielka Ucieczka na Dreamcasta. Poprzednim razem w poprzedniej sesji mało zrobiliśmy, bo zrobiliśmy w zasadzie poziom urwisko, sklepienie, robiliśmy szczyt świata lub kraniec świata, jakoś tak on się nazywał. Oraz pod świątynią skał i lawy, jak i świątynia skał i lawy, pokonując trzeciego strażnika maski, jakim był Fałcz, który miał niebieską aurę jak Axel, bo wiecie, w tej wersji to chyba Ubisoft to są daltoniści, bo Axel powinien mieć niebieską aurę, a Fałcz żółtą, a tutaj zrobili na odwrót, czyli Fałcz ma niebieską aurę, jakby był z lodu, mimo że to jest strażnik ognia, czy tam skał i lawy. A z kolei Axel, no, zamiast mieć lodowatej aury, no to ma ognistą, tak więc, no, ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. No i cóż, przechodzimy dalej. Czas zwiedzić grobowiec starożytnych, bo to jest poziom, który przed nami stoi otworem, tak więc, że tak powiem, jeżeli macie picie, to wszystkie kubki w dłoń lub szklanki, coś do jedzenia i ruszamy na tą dosyć długą podróż. Dobra, może nie długo, ale sami wiecie, jak to jest, że tak powiem, jeżeli popą. O! I teraz będzie rage. 45263 więźniów. Swoją drogą naleję sobie tutaj picia do mojego ulubionego kubeczka. Chwaliłem się tym kubeczkiem już jakiś czas temu na filmiku, co dostałem od Mikołaja. No i tutaj brzytwobrody dostał rage'a dosłownie, bo skakał sobie po siedzeniu. W ogóle ta scenka śmiesznie wygląda w wersji Revolution, ponieważ ona jest tak mega przybliżona i bardziej od boku zrobiona. Taka śmieszna ciekawostka. I dobra, mamy tutaj 50 lumów oraz 6 klatek. No, jak się domyślacie, ja większość będę omijał, bo nie widzę sensu jakby zbierania wszystkiego, skoro tak czy siak 100% nie robię. Warto też wspomnieć, że poziom w Revolution został, jakby to można powiedzieć, nienaruszony, tak więc bardzo fajnie. Natomiast w wersji na PS1 tej sekcji tutaj nie ma i jestem w stanie troszeczkę w to uwierzyć, czemu tej sekcji nie ma. Nie wiem czemu, ale początek tej muzyki, początek jakby tutaj tego, jak ten pajączek się pojawił i ta muzyka prawie jak z horroru, to z perspektywy czasu ona mnie bawi bardzo. Wiem, że za dzieciaka gdybym z czymś takim się miał zmierzyć, to mimo że nie mam arachnofobii, to jednak sama muzyka potrafi, wiecie, no zbudować trochę klimat, no nie? I jest coś takiego w sumie, że trochę bym się wystraszył, nie powiem, że nie. No, tak więc, tak jak mówię, tej sekcji, którą teraz robimy, czyli początek tego poziomu, w ogóle nie ma w wersji na PS1. Ja wam za niedługo wytłumaczę, czemu tego nie ma, bo to jest też dosyć istotne. W ogóle tutaj mały pająk chodzi po nagrobku, jakby okej, okay, spoko, fajnie i tak dalej. Ale kto pytał? tak serio, to tak już bez śmieszkowania. Fajny detal to jest, bo tego chyba nie było w wersji Revolution ani w innych wersjach, żeby taki mini pajączek jeszcze chodził przy nagrobku, więc szanuję za coś takiego. Małe zmiany, ale mimo co szanuję. Dobra, i tutaj widzę, że to jest chyba te pająki w nieskończoność się tu będą spełnić. Ja polecę sobie dalej, bo z tego co wiem, te pająki chyba mogą po pajęczynach łazić. Raczej on tutaj za mną skakać nie będzie, więc sobie uciekniemy łatwo przed nim. Ale co też zauważyłem w wersji Dreamcastowej, jeżeli chodzi o ten poziom, to myślę, że też spostrzegawczy będą wiedzieli, o co chodzi. Mianowicie tutaj jest dużo nietoperzy. Dobra, gin tam, śmietniku. I kolejny pająk tutaj jest, Jezus Maria, ten poziom to jest, kurde, nie wiem, to nie powinien się nazywać grobowiec starożytnych, tylko to się powinien nazywać, kurde, nie wiem, grobowiec pająków, bo bez kitu same pająki tutaj są, kurde. Przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ tu jest przycisk, który aktywuje nam
jedną rzecz, a mianowicie jedną platformę. W zasadzie to drugą platformę już, ponieważ musimy jeszcze jedną sobie odpalić. Tutaj już nic nie ma, więc możemy stąd... Wow, kurde, Rayman, nie blokuj się tak. Możemy stąd spadać, już nie ma tutaj nic do ciekawego do zaoferowania ten poziom. Tak więc idziemy sobie dalej. No moi drodzy, już kurde wielki finał. Jak się z tym czujecie? Ja to nagrywam 11 stycznia, ponieważ miałem teraz dwa dni bodajże przerwy od nagrywania, bo ostatnia sesja była jakoś właśnie w sobotę. Nie, przepraszam, w niedzielę była. I teraz miałem jeden dzień przerwy w sumie. No to tak, jeden dzień przerwy miałem. W sobotę zacząłem, a w niedzielę to jakby, no, nagrałem dwie sesje i teraz jest ostatnia sesja, ponieważ, no, widzicie, tak to jest, jak nie robicie gry na 100%. Jak robicie Raymana 2 na 100%, to zawsze wam, jakby, dojdą dodatkowe sesje, no nie? Ja natomiast nie robię 100%, robię to bardziej na zasadzie przejścia gry i tyle. I, no, jak widzicie, szybko to idzie, ponieważ to nie jest długa gra, no mówię. Jakbyśmy mieli robić tak Raymana 3, to trochę dłużej nam by to zajęło, bo Rayman 3 chcąc nie chcąc jest trochę dłuższą produkcją. I tak się zastanawiam szczerze, czy by nie odświeżyć na kanale Raymana 3 po polsku. Ale to nie teraz, ponieważ Rayman 3, mówię, jest na tyle długą grą, mimo że to jest moja ulubiona gierka ze względu ogólnie na polski dubbing, jaki w ogóle sama w sobie jest świetna. Tak, no nie wiem, czy ja chcę tak szczerze na razie robić. Nie wiem, to jest takie bardzo mocny znak zapytania tutaj. I dobra, tutaj widzicie taką ścianę, no nie? Czekajcie, może inaczej, przejdę przez ten szkielet. Widzicie tutaj tę dziurę? Jak jest tutaj ta ściana po mojej prawej, gdzie jest licznik lumów i klatek, to tam jest takie przejście i tam właśnie to przejście prowadzi nas do tego tysięcznego lumka, którego my nie będziemy sobie zabierać w tej serii, ponieważ już to pokazywałem w Revolution, już to pokazywałem w wersji PC-towej, a trzeci raz nie widzę trochę sensu tego pokazywać, tak więc przejdziemy sobie po prostu drogą, jakbyśmy właśnie nie robili 100%, czyli spadamy sobie tutaj w dół i teraz, teraz jesteśmy we właściwej sekcji, czyli teraz odpala się właśnie sekcja, w której zaczynamy na PlayStation 1. Dosłownie to jest sekcja, od której zaczynamy wersję PS1. Nie wiem, czemu to się w ogóle włączyło, ponieważ tylko sobie odblokowałem drogę, ale okej. Może jest... Nie chcę tutaj jakby doszukiwać się... nie chcę tutaj się czepiać o byle gówno, więc lećmy po prostu dalej. To było kurde szybkie. Ten Robopirat w ogóle w Revolution miał chyba więcej HP z tego co pamiętam. Albo w wersji na PS1, ale wydaje mi się, że w Revolution trochę miał upgrade życia. A nawet jeżeli to było i w wersji na PS1 i w Revolution, to nie jest to nic złego. Jakby uważam, że czasami Revolution nawet trochę lepiej to zrobił, że trochę utrudnił gierkę, bo czasami ma się wrażenie, jak nie robi się właśnie tutaj tych 100%, albo nawet jak się robi 100%, że jednak przeciwnicy są trochę za łatwi, a w Revolution chcąc nie chcąc jest jakiś challenge. Niektórym się to oczywiście nie podoba, jak na przykład Zagrajnikowi się to też tam nie podobało, dlatego że były bezsensowne minigierki, jak to on ujął. No szkoda, że w wersji na Dreamcastie są te same minigierki. Plus dodatkowo on nie lubił tej minigierki, gdzie był spam robopiratów, gdzie trzeba było tam ich multum zaciukać. Wiecie co? Ja na to patrzę jakby z dwóch perspektyw. Faktycznie może to na początku trochę irytować, ale z czasem to jest coś fajnego, że coś takiego dodali. Przynajmniej ja tak uważam. Ja nie widzę w tym niczego złego. Okej, no każdy ma jakby swoje gusta, guściki. Ale z drugiej strony, tak szczerze... Nie wiem, ja nie widzę w tym niczego złego. To jest... Może i jest to trochę przedłużenie gierki na siłę, ale z drugiej strony... Nie wiem, no Revolution w mojej opinii ma naprawdę bardzo dużo fajnego kontentu. Tak jak zresztą mówiłem, w mojej opinii ja bym mógł nawet śmiało nazwać Revolution swego rodzaju remake'iem. No!
Tego nigdy nie robiłem. Nigdy mi się nie udało zrobić tak, żeby ten beczka trafiła w klatkę, tak więc... W końcu coś się nowego udało, w końcu coś też przy okazji nowszego pokazałem, poza jakby grafiką i innymi tego typu tutaj rzeczami. Tak więc ten poziom, jeżeli chodzi o te sekcje, to zostaje taki sam w wersji na PS1, tutaj już nic nie zostało wycięte. Tak samo musieliśmy walczyć z tymi kurde zombie ptakami, które tutaj nas chcą napastować, zresztą jak widzicie się wyłaniają kurde z tego bagna zasranego. Fu, to bagno naprawdę wygląda jakby ktoś się zesrał. Nie żebym ja się tutaj chciał czepiać, ale naprawdę to tak odrażająco wygląda. Ale przynajmniej to wygląda tak w miarę realistycznie, no bo bagna też tak wyglądają, chociaż bagna z tego co wiem mają bardziej taką... Może aż tak zielonkawej wody nie mają, ale... No nie wiem, też jest brudna, więc... Dobra, nieważne. W ogóle, czego ja tutaj się doszukuję w ogóle? Może przejdźmy bardziej do tego, co tutaj jeszcze się dzieje. Albo jeszcze lepiej, może przejdę do planów, jakie ja mam teraz na kolejne serie. No więc tak jak już możecie zauważyć... Czemu Rayman się nie złapał tego luma? Szkarłatnego? To trochę dziwne, bo celowałem w tego luma, sami zresztą widzieliście. A... Dobra, nieważne, nie będę tutaj doszukiwał się jakby dziury w całym, ponieważ to jest chyba typowe już w Raymanie dwójce. Bo to nie jest problem wersji Dreamcastowej, to jest ogólnie też czasami problem z Raymanem, że on nie zawsze chce się łapać, że czasami to po prostu robi ci dosłownie tak na złość, żebyś kurde wpadł do tej wody brudnej, do tego szamba, żebyś kurde potem ginął i spędzał jak najwięcej czasu w tym poziomie, ponieważ wiecie, no Ubisoft nie lubi jak się speedrunuje te ich poziomy i w ogóle ich gierki. W szczególności Rayman 2, albo Rayman 1, to już w ogóle jest kurde, nie speedrunuj, bo nie wolno. Dobra, tam u góry z tego co pamiętam była tylko klatka, dobra, to sobie możemy olać już to. Serio, nikogo jedna ta klatka nie będzie zbawiać, a wręcz przeciwnie, przynajmniej ruszymy dalej po prostu sobie z gierką, więc wywalone w to. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, odnośnie serii. No jak zauważyliście, lecimy teraz sobie według listy Let's Play. Bo jak pamiętacie, robiłem sobie taką listę Let's Play w głosowaniu i chciałem, żebyście mi tam napisali, co ma być po jakiej grze. Pamiętam, że ostatnią grą, nie licząc teraz Crasha, był Aladdin, więc po Aladdinie najwięcej głosów, nie licząc Crasha, miał właśnie Rayman 2, więc dlatego zabieramy się teraz za Raymana 2 i w międzyczasie pewnie Crash Bandicoot 4 będzie też sobie leciał na kanale. Bo jakoś tak będzie co drugi dzień Rayman 2 i jakby co drugi dzień też Crash, więc to tak myślę, że będzie tak w miarę fajnie ogarnięte. I teraz po Raymanie 2 mam trochę mętlik, ponieważ Medal of Honor Underground i trylogia Sonic Adverse mają porówno głosów, więc zobaczymy co ja tam wybiorę. O, i ja przy okazji też... Coś, co mnie niejednokrotnie wystraszyło, jak byłem mały. Serio, mimo że nie mam arachnofobii ani nic, to mnie autentycznie pająk ten przerażał. W szczególności, że wiecie, że tutaj jeszcze jako tako klimat trochę się zepsuł, dlatego że, no nie oszukujmy, ale wersja na Dreamcasta ma problemy z muzyką, jak sami zresztą usłyszeliście, że muzyka często lubi się bardzo spóźniać. Natomiast jakbyśmy grali w wersję Revolution, czy nawet wersję chyba na Playaka 1, to włączyłaby się właśnie znowu ta horrorowa muzyczka na początku i to by już zwiastowało jedno, że tutaj pajączek na nas czeka. Ale no mówię, wersja na Dreamcasta ma te swoje problemy i nie chcę, żeby ktokolwiek, nie wiem, odebrał to jako czepianie się, ale no kurwa, no mam prawo zwracać na to uwagę, dlatego że no kurde, robię Let's Play. Let's Play to jest trochę taka recenzja, tyle że w odcinkach. Dla niewiedzących, ponieważ można to tak potraktować jako swoistą recenzję, tylko że bardziej w odcinkach, a nie w jednym filmie. Tak więc mam prawo tutaj wytykać coś, co mi się nie podoba i tyle, no wyrażam przy okazji zdanie na swój temat. Przy okazji wyrażam zdanie na temat tej gierki, no nie?
Tutaj w ogóle w wersji na Playaka 1 nie byłoby tej elektrycznej bramy, tylko byłoby zupełnie co innego. Nie pamiętam już, co to było. A może też to była elektryczna, tylko troszeczkę w gorszym stanie graficznym. No nie wiem, nie wiem, jak to by powiedzieć. Może gorsza graficznie po prostu była, ale jestem wręcz pewien, że to było coś innego niż taka elektryczna brama. To bardziej chyba było coś z linkami. Nie wiem, w anotacji wam dam tutaj, jak już, co to dokładnie było, bo będę musiał swój let's play przeglądnąć z Raymana 2 na Playaka 1. To jest coś, czego mega nie lubię, ponieważ to jest sekcja, gdzie musimy pomiędzy tymi dwoma beczkami skakać. Elegancko, właśnie w taki sposób powinniśmy to zrobić na początku. No ale nie wyszło, ten robopirat będzie teraz tak w nieskończoność leparzał tymi beczkami, ponieważ jest idiotą, dlatego że skoro my mu zniknęliśmy z radaru, to dlaczego on tam dalej nas naparza, skoro nas już tam nie ma? No ale robopiraci no nie są zbyt inteligentni, tak więc no, nie ma co tutaj ukrywać. No i w wersji na PS1 tutaj byłby Ninjos. O kurde. Ty, mam pomysł. Nie udał się mój pomysł ogólnie. Sorry za tego laga, bo musiałem chwilę pomyśleć, co chciałem powiedzieć. Chciałem go jakby beczką tak troszeczkę pocisnąć. Teraz się udało, no teraz to dałem czadu w tym momencie. Dobra, tutaj jest z tego, co słyszałem, klatka, ona jest zatem tymi zaplastrowanymi drzwiami, tak więc trzeba tę bramę zniszczyć lub te drzwi, jak chcemy sobie nazwać. Niech tak już będzie. O Jezus Maria, no co to miało być? Rayman. Rayman kontra drzwi, runda druga. Elegancko. Tak to powinno zostać zrobione za pierwszym razem, a nie za drugim. No ale trudno się mówi. Za pierwszym razem się nie udało, to się za drugim razem udało. 3x6, 27 na 50. Elegancko. I teraz będzie ostatnia sekcja tego poziomu. Tak jest. Tak jest. To już jest ostatnia sekcja. Tu ogólnie nie wiem, czy będę mógł to zlokalizować wam. Kamerę bym musiał zmienić. Tam u góry, jak widzicie, jest kawałek pajęczyny. Ogólnie nie pamiętam, w której to wersji, ale można się tam dostać ogólnie, nie? Za pomocą cheatów chyba. Okej, co tutaj mamy? A, technikalia, okej, czyli musimy przejść tutaj i pomieszczenie techniczne, coś takiego. I mamy tutaj Clarka. Rayman! Clark! Rayman! Clark! No i teraz jest Clark zahipnotyzowany, dlatego że ma z tyłu swoich pleców silnik czy coś takiego, czy taki panel kontrolny, jakby był robotem. Dosłownie. I tutaj w wersji PS1-kowej albo Revolution robopirat, który steruje nim, by coś powiedział. Byłaby jakaś sekwencja, gdzie by coś po prostu odezwał się ten robopirat. Ale to już jest trochę dziwne. Bez kitu, nie robimy nic takiego. Niech to zabrzmi jak czepianie się o byle gówno. Proszę, niech to zabrzmi jak czepianie się o byle gówno, bo nawet chcę, żeby to tak zabrzmiało. Ale kurde, nie uważacie, że to jest trochę śmieszne, że my w zasadzie nie robimy nic nadzwyczajnego, a pojawia się dźwięk, jakbyśmy, nie wiem, coś odkryli w ogóle? Nie wiem, trochę to jest dziwne. Niech to brzmi jak czepianie się o byle gówno, ale serio. Ja wolę, jak ten dźwięk się jakby pojawia w momencie, kiedy faktycznie my coś odkryjemy, co, nie wiem, gracz by się po prostu nie domyślił, że coś takiego możemy odkryć, a tutaj to tak trochę psuje to klimat w mojej opinii. No mówię, no niech ktoś powie, że to zabrzmi jak czepianie się o byle gówno. Ogólnie w wersji PS1-kowej, no to tutaj zamiast tego laseru byłaby po prostu lina.
czy coś takiego po prostu, co zastąpiłoby nam laser. Ale zastosowanie jest cały czas jedno i to samo, czyli po prostu Clark by się potknął o to i tyle. No i teraz ma raptem dziury w plecach. I co jest zabawne, wersja na Dreamcasta nam zaspoilerowała te dziury w plecach, bo wcześniej ich nie miał, a okazuje się, że w wersji na Dreamcasta od razu miał, bo nawet w wersji na PC-ta nie było tych dziur. Nawet chyba w Revolution nie było czegoś takiego, a może też było? Ja sobie nie przypominam, ale w każdym razie niezłe spoilery, muszę przyznać. A i tutaj w ogóle w Revolution byłby specjalny pokój, w którym to byśmy... Czekajcie. Co byśmy dostali w Revolution? Aha! Ten magnes na lumy. Ten cały, wiecie, ten magnes, który by na przykład dał nam lokalizację różnych lumów, żebyśmy sobie szli i by on nam wskazywał, gdzie jest dokładnie jaki lum. To jest w ogóle coś fajnego w Revolution, bardzo coś takiego szanuję. I to też pokazuje, jak bardzo Revolution pod pewnym względem powinien być potraktowany jako swoisty remake, dlatego że wiele nowego kontentu wprowadził. Dobra, następny poziom. To jest Iron Island bodajże, tak? Żelazowa wyspa w wersji PC-towej. Tak, to chyba była ten. W wersji PC-towej to była żelazowa wyspa, a w wersji PS1 Gloomy Island. Czyli chyba zwariowana wyspa, coś takiego, nie pamiętam, kurde. Będę wam tutaj dawał jakby polskie tłumaczenie z wersji PS1 w trakcie montażu, ponieważ no mówię, no tak coś gdzieś piąte przez dziesiąte pamiętam, no kurde, tyle tych już wersji Raymana 2 ograłem, że to już człowiekowi się aż myli, no nie? No idź, nie bój się, czy coś takiego oni gadają, bo tu już oczywiście jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy zdobywali czwartą maskę. Co mogliście zobaczyć, że hej, coś tutaj jest nie tak. Bo co robi czwarta maska w zwykłym poziomie, skoro zawsze maski były w świątyniach? No jest to dosyć interesujące, no nie? Dosyć interesujący fakt. Tej sekcji jakby co nie ma w wersji na PS1, jest ona normalnie w Revolution. Ale w wersji na PS1 nie ma i w każdej innej zresztą jest ta sekcja. Ale wersja na PS1 jest pozbawiona takich detali. My co prawda wersję na PS1, jeżeli chodzi o sekcję, zaczynamy bodajże odtąd. Okej, okay, spoko, to nie powinno się w ogóle wydarzyć. Zacznijmy też w ogóle od tego, że jak zaczęlibyśmy ten poziom, to na samym starcie pojawiłaby się cutscenka z Aglet, czyli z żoną Globoxa. I ona by oczywiście tam opłakiwała, że nie ma jej w ogóle dzieci i tak dalej, no nie? I teraz osoby, które słyszą właśnie odnośnie, że nie ma dzieci, już chyba nawet skojarzyły, co to jest za poziom. Tak, to jest właśnie ten poziom, który... Szczerze? Może mi nic złego nie zrobił, ale w jakimś stopniu nie lubię tego poziomu. Po prostu głównie chyba przez to, że jednak jest ta nudna sekcja z ratowaniem tych dzieci. W mojej opinii to jest mega przedłużenie gry na siłę i to ja uważam ogólnie odnośnie tej sekcji. Jakby nie zrobiła mi ona nic takiego, ale jakoś taką swoistą ulgę czułem, jak nie musiałem tego robić w wersji na PS1. Że jednak tego się pozbyli z wersji PS1. No ale no niestety, no tutaj jakby mamy to normalnie, więc musimy niestety chcąc nie chcąc z tym żyć, że ta minigierka, a raczej to zadanie będzie nas tutaj prześladować w tym poziomie. No ale damy radę. Musimy dać radę, my nie damy rady. Bo jak nie my, to kto da radę? I to jest w ogóle coś, czego też mega nie lubię w tym poziomie, a mianowicie ja nigdy nie potrafię za pierwszym razem w ten przełącznik trafić, bo za każdym... O, teraz się udało. Ale za każdym razem jest dosłownie to samo, że trzeba, kurde, biegać, kurde. I dosłownie, jak pojawia się przycisk, to musicie zawsze to atakować dosłownie milisekundę, zanim on się pojawi, dlatego że jak będziecie na równi z przyciskiem, no to tak czy siak nie traficie.
I to jest, uwierzcie mi, moja taka rada, jak przejść jakby tę sekcję i zbyt długo tutaj nie czekać. O! I teraz mamy, kurde, frajera, który za nami się pojawił. Tego nie było ogólnie w żadnej innej wersji poza wersją Dreamcastową, ponieważ nie było, nie przypominam sobie, żeby ten frajer był w wersji na peceta. Ani nie przypominam sobie, żeby on był w wersji na Revolution. A może był w Revolution. Na Revolution, w wersji na PS2. Spami, kurde, śmieć bombami. Bo jedyne, to jest jedyne, co on potrafi, kurde. Śmietnik. Już mu dużo HP nie zostało, ale on będzie z nami dalej się, kurde, bawił. W ciuciu babkę. Zaraz, spierdzielaj, gościu. W dupie cię mam. Specjalnie z nim troszeczkę zawalczyłem. Specjalnie z nim tutaj trochę zawalczyłem sobie, dlatego że gdybym go ominął, to on by zaraz się teleportował tutaj i by uprzykrzał mi życie, a tak to mogę sobie na spokojnie złotą pięść zebrać i mieć wyjebane totalnie. No i przy okazji zobaczyć, że tutaj piranie sobie skaczą, które mogłyby mi zadać damage, ale mi tego nie zrobią, ponieważ jestem za szybki, bo to jestem Rayman szybki jak błyskawica. O, dwóch na jednego to banda łysego, nie wiem czy ktoś wam mówił, koledzy. No, za wiele to wy nie zdziałaliście, ale przy okazji ja się mogę wyleczyć teraz, dobra. Tu u góry jest klatka, myślę, że tą klatkę sobie weźmiemy. Tak po prostu dla zasady, żeby już była klatka, chociaż jedna zebrana. Może nawet dwie. I tyle. Nic tutaj nie mamy więcej do zrobienia. 10 na 50, 1 na 3. Ten poziom chyba nawet będzie mega krótki teraz, jak nie robimy 100%, ponieważ on ma dwie albo trzy sekcje ogólnie.